Łukasz łaskawiec, dzień dobry. W studiu Radia Katowice razem ze mną są dwaj goście. Specjalista urolog dr Jan Kawecki ze Śląskiego Szpitala Urologicznego w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu i Państwu. Oraz dr Robert Kwiatkowski, onkolog radioterapeuta z Katowickiego Centrum Onkologii. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o profilaktyce, o różnych metodach leczenia nowotworów urologicznych. Dolegliwości choroby urologiczne to w Polsce dla wielu osób wciąż temat tabu. Niektórzy zwyczajnie się tego wstydzą, boją się o tym mówić. Tymczasem nowotwory urologiczne stanowią około 1 trzeciej wszystkich diagnozowanych nowotworów w Polsce. Czy można zatem powiedzieć, że to są tacy cisi zabójcy, panie doktorze? I możliwe, że tak, ale nie użyłbym słowa zabójcy, ponieważ rak odpowiednio wcześnie wykryty no w dzisiejszych czasach nie zabija. Tak jak ludzie sobie myślą, że rak to wyrok, to już dawno nie jest wyrok. Można skutecznie ludzi leczyć. Stąd istotne jest wczesne badanie i profilaktyka, zachowania prozdrowotne które oddalają nas niejako od strachu przed rakiem. Także cichy, bo w początkowym okresie większość raków układu moczowego jest bezobjawowy, natomiast nie użyłbym słowa zabójca. Jakoś sobie z tym radzimy. Tylko tu mam teraz przed sobą takie dane. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2019 roku w Polsce na raka pęcherza zachorowało prawie 7,5 tysiąca osób, a przeszło połowa z nich niestety przegrała walkę z chorobą, i te dane są niepokojące, panie doktorze. Tak, ale jak gdyby, wracając do wypowiedzi kolegi, to jest z jednej strony rak pęcherza moczowego jest często nowotworem, który ma znaną etiologię, że dużą, dużą rolę odgrywa palenie tytoniu. Dyn tytoniowy, benzopireny, które się zagęszczają w moczu, jakby drażnią pęcherz moczowy i są odpowiedzialne za, za w większości za, za powstanie raka. Ten proces jest wieloletni, wieloetapowy i ta śmiertelność jest także związana z tym, że Większość tych nowotworów dotyczy chorych w późnym bądź bardzo późnym wieku. Więc których naturalnie jakby przeżycie 5 czy 10 lat nie będzie dotyczyło 100% chorych. Pan doktor Jan Kowecki wspomniał o tym, że często nowotwory urologiczne nie dają takich bardzo mocnych objawów w początkowym stadium, co powinno nas zatem niepokoić? W przypadku różnych raków różna jest profilaktyka. W przypadku raka gruczołu krokowego, który jest najczęstszym rakiem w późniejszych latach życia, po 65 roku życia, jest na pierwszym miejscu, objawy, które mogłaby wystąpić, są objawami późnymi. Najczęściej są to utrudnienia w odpływie moczu bądź krwiomocz, i to jest niepokojące, ale to są objawy późne. Należałoby pamiętać o tym, że mężczyzna w wieku od 50 w górę powinien okresowo robić sobie marker, jakim jest PSA. To jest marker niespecyficzny, co prawda, ale lepszego jeszcze nie wymyślono, który pozwala podejrzewać, że coś może być nie tak. Poza tym, co wynika z epidemiologii tego schorzenia, pewne obciążenia genetyczne. Jeśli w pierwszej linii ktoś miał raka, to częstotliwość zwiększa się dwukrotnie. Jeśli ktoś w dwóch, znaczy dwóch ludzi miało raka w pierwszej linii, to nastokrotnie. A więc to nas powinno zmuszać do tego, żeby, być w, żeby ci pacjenci byli w grupie podwyższonego ryzyka i żeby byli po prostu wcześniej przez nas badani. To teraz porozmawiajmy o różnych metodach leczenia, bo już padło takie właśnie stwierdzenie, że obecnie w tych czasach można wyleczyć nowotwory urologiczne. Kiedy tylko powinniśmy zacząć? Doktor Robert Kwiatkowski, kiedy powinniśmy Zawsze zacząć się diagnozować? Zacząć tak wcześniej jak to jest możliwe. Więc podstawowym badaniem, jeśli chodzi o obrazowanie w, w okolicy Miednicy Małej jest badanie rezonansu magnetycznego, który pozwala nam na określenie zmian podejrzanych np. w gruczole krokowym i co umożliwia wykonanie biopsji fuzyjnej i postawienie rozpoznania histopatologicznego i w zależności od tego chory będzie przypisany do danej grupy prognostycznej i leczenie jest uwarunkowane w od tego, jakie są preferencje chorego i jaka jest jego grupa prognostyczna, to znaczy, co jesteśmy w stanie mu zaproponować. Nowotwory można leczyć na różne sposoby, jest chemioterapia, radioterapia, no i też zabiegi chirurgiczne. Tak, ale Pan jest to... radioterapeutą, to jest chyba taka forma, której część pacjentów się obawia. Tak, ale ona jest jak gdyby na, na, na dwóch etapach. Ona na, na części etapów leczenia może być konkurencyjna bądź równoważna z leczeniem operacyjnym. Natomiast na pewno dla chorych w wyższych stopniach zaawansowania, w wyższych grupach prognostycznych, no podstawowym leczeniem jest skojarzona hormonoradioterapia bądź radioterapia sterotaktyczna w przypadku choroby oligometastatycznej, to znaczy pojedynczych przerzutów, gdzie chory jest leczony systemowo, a radioterapia jest do, do, do ablacji, do zniszczenia pojedynczych,

Doktor Jan Kawecki, panie doktorze, w śląskim szpitalu urologicznym pojawiło się też urządzenie, które zrewolucjonizowało tak naprawdę zabiegi chirurgiczne. To jest robot Da Vinci. Często informujemy o tym robocie na antenie Radia Katowice, bo zakupuje go coraz więcej szpitali. On ułatwia pracę, ale też chyba zmniejsza ryzyko różnych powikłań czy też błędów. Tak, to jest bardzo nowoczesna technologia. Ona oczywiście funkcjonuje od wielu lat na zachodzie, głównie w Stanach Noczonych, ale na szczęście wreszcie trafiła i do nas. I rzeczywiście dysponujemy robotem Da Vinci. On ułatwia przede wszystkim znacznie lepiej widać w trakcie zabiegu. Jest on mniej inwazyjny. Pacjenci po tym zabiegu w następnej dobie wstają, i jeśli nic się nie wikła, to w trzeciej dobie idą do domu bez cewnika. W związku z czym, znaczy nie tyle technologia, co, co długość leczenia, hospitalizacji, która jest najtrudniejsza dla chorego, się bardzo skraca. Ale też muszę wspomnieć o, o tych wstępnych badaniach, o tej biopsji fuzyjnej, którą też mamy w szpitalu tu w Katowicach, która trochę zrewolucjonizowała biopsję i wykrywanie prostaty, bo ona pozwala nałożyć dwa obrazowania. Czyli rezonans magnetyczny oraz ultrasonografię korzystną, znaczy konieczną do trafienia igłą biopsyjną w miejsce podejrzane o raka, bo te dwa obrazy naraz można nałożyć na siebie i w ten sposób zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia raka. Kolejne inne badania muszą ustalić stopień choroby u danego pacjenta. I wtedy można im zaproponować każdą z metod. Przez naszą współpracę z doktorem Kwiatkowskim mamy wachlarz możliwości leczenia naszych pacjentów tu w Katowicach. Od A do Z. Od operacji metodą Da Vinci, najnowocześniejszą, mamy rzeczywiście najnowocześniejszy aparat, mamy lekarzy już wyszkolonych z certyfikatami amerykańskimi, robimy te zabiegi standardowo. Po radioterapię, po chemioterapię, i to też w programach państwowych, bardzo nowoczesną, bardzo drogą, ale bardzo nowoczesną, refundowaną, i wszystko to chcemy, możemy w ramach naszej współpracy, bo my tych pacjentów, obojętnie czy pacjent przyjdzie do nich, czy do nas, jeśli tak można mówić, on trafi w odpowiednią szufladkę tego schematu leczenia. I to jest moim zdaniem bardzo korzystne dla naszych pacjentów, ponieważ najnowsze technologie, które są, są już u nas i są mądrze dystrybuowane, jeśli to jest niebrzydkie słowo. A co może przynieść przyszłość, jeżeli chodzi o leczenie nowotworów urologicznych, panie doktorze? Powiedziałbym, że przyszłość zaczęła się już dziś, dlatego że mamy kilka, kilka rzeczy, które się zmieniają w ostatnim czasie. To co, to, co rozmawialiśmy na temat leczenia operacyjnego, dotyczy także radioterapii. W radioterapii co się zmieniło, obrazowanie znaczy prawidłowa diagnostyka przedoperacyjna, na przykład w, oprócz rezonansu także z zastosowaniem PET-u, psma e, Jakby sposób podawania dawki oraz weryfikacja ułożenia chorego. Za każdym razem przed, przed napromienianiem, kiedyś musieliśmy wziąć większe pola, żeby jakby trafić prostatę, która mogła, mogła wędrować sobie wewnątrz, na, ze względu na różne wypełnienie pęcherzy i odbytnicy. Ze względu na teraz, jakby sztywne protokoły wypełnienia pęcherzy i odbytnicy, weryfikujemy ułożenie, co pozwala na zmniejszenie objętości napromienianych tkanek, co automatycznie przekłada się na zmniejszenie powikłań. Jeśli boimy się tych powikłań, pomimo tego, że one są dużo mniejsze niż były lat temu 10 czy 15. Możemy jeszcze zastosować spacery, to znaczy, możemy na przykład sobie pomiędzy prostatę a przednią ścianę odbytnicy włożyć gradowalne, które nam tą odbytnicę odsunie i dzięki temu ta dawka w odbytnicy będzie 75% mniejsza, co w zasadzie automatycznie całkowicie eliminuje ryzyko ciężkich powikłań. Panie doktorze, przyszłość? Yy, unowocześnianie technik yy, związanych z robotami. Bo to jednak jest bardzo nowoczesna metoda i ona jest mniej inwazyjna. Natomiast jesteśmy na takim etapie, na którym wykorzystanie tych robotów można znacznie rozszerzyć o chirurgie nerki na przykład bardzo skutecznie. Tu jest pewien kłopot, bo Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje tylko jedną chorobę związaną z leczeniem robotem, a operacje robotyczne są niestety kosztowne. W związku z czym no, to jest istotne ograniczenie. Natomiast rozwój technologii robotycznej jest bardzo szybki i bardzo postępuje. W związku z czym trudno nawet przewidzieć, co następne lata przyniosą, ale medycyna zabiegowa, chirurgiczna, raczej idzie w tą stronę. I na koniec chcę jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo jakby przed rozpoczęciem leczenia i też przed wykryciem, należy zgłosić się do lekarza, do urologa. I pojawiają się głosy, że z, m, konieczne powinno być m, zniesienie posiadania skierowania do urologa dla mężczyzn, tak jak na przykład kobiety nie potrzebują skierowania do ginekologa. Czy to pozwoliłoby lepiej zadbać o pacjentów, panie doktorze? Myślę, że tak. Co prawda, myślę, że lekarz rodzinny, który prawidłowo opiekuje się swoim podopiecznym, nie, nie robi, nie będzie robił kłopotów, mam nadzieję, wystawienia takiego skierowania, więc dostęp do urologa nie jest taki bardzo trudny. Oczywiście on jest utrudniony przez ilość ludzi, nas urologów jest mało. Ale poradnia, w której pracuje przyszpitalna, przyjmuje 60 tysięcy chorych rocznie. Można sobie to podzielić przez ilość dni i godzin na zez 10 urologów, którzy tam przyjmują, i, i wszystko się da zrobić. Myślę, że pacjentom by to ułatwiło jeden krok mniej, żeby trzeba iść po to skierowanie. Ale automatyzacja przebiegu chorego, mówię tutaj o komputeryzacji, znacznie ułatwia, bo jednak można skierowanie przesłać kodem, można wydać receptę kodem, można skierowanie choremu wysłać SMS-em z, z numerem kodu. Do drzwi, do drzwi. I to się bardzo zmieniło. Ja myślę, że to troszkę COVID zmienił, bo ludzie się przyzwyczaili do takiego postępowania, a i my się do tego pewnie musimy i Wyzaimy. To znacznie ułatwia. Doktor Robert Ja nie jestem Piotrowski. takim, takim, takim entuzjastą mhm. tego. Znaczy, tak, z jednej strony eskierowania skierowania bardzo, bardzo ułatwiły życie, natomiast e, co się zmieniło? E, wbrew pozorom, e, jakby mamy bardzo duży postęp informatyczny, więc z, z tej strony nam się zmieniło, ale niestety mamy postępujący dramatycznie e, deficyt histopatologów. Więc tak naprawdę, z jednej strony mamy coś szybciej, ale z drugiej strony, po wykonaniu biopsji, czekamy nie dwa tygodnie, ale często miesiąc zdarza się i dłużej na otrzymanie wyniku histopatologicznego, ponieważ zrobiła, robi się jakby coraz większa dziura, jeśli chodzi o diagnostykę patologiczną. I tutaj musimy zakończyć naszą rozmowę. Moimi gośćmi w Radiu Katowice byli dziś specjalista urolog dr Jan Kawecki ze Śląskiego Szpitala Urologicznego w Katowicach, a także dr Robert Kwiatkowski, onkolog, radioterapeuta z Katowickiego Centrum Onkologii. Bardzo dziękuję panom za Dziękujemy spotkanie. Dziękuję bardzo.